Wdzięczność za pomoc młodym znajdującym się w trudnościach wyraził papież Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Katolickiemu Służby na Rzecz Młodzieży Żeńskiej. Organizacja ta powstała w Szwajcarii pod koniec XIX wieku, rozwinęła się głównie we Włoszech i obecnie ma charakter wolontariatu działającego wśród młodzieży zagrożonej stoczeniem się na społeczny margines. Właśnie o mnożeniu się współczesnych form nędzy, co domaga się kreatywnego przeciwdziałania, mówił Franciszek członkom stowarzyszenia. Chodzi w pierwszym rzędzie o umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby młodych ludzi, w tym przypadku zwłaszcza dziewcząt, oraz dawanie wiarygodnego świadectwa Bożej miłości. Jednocześnie zachęcam Was do uczenia się od tych dziewcząt, którym towarzyszycie i pomagacie, powiedział papież. Mimo przeżywanych trudności często świadczą one o tych podstawowych cnotach, jak braterstwo i solidarność. Przypominają nam poza tym, że jesteśmy słabi i zależymy od Boga i od innych.